Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Rafałem Czerniakiem, który przygotował dla nas tę fantastyczną książkę. Spotykamy się u Michała w księgarni Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Przy okazji po raz już kolejny, a tych razów będzie jeszcze kilka, książki Okraina Królestwa Polskiego, krach koncepcji Międzymorza. I będziemy omawiać po kolei autorów, z których teksty są w tej publikacji umieszczone, a będziemy to czynić po to, żeby, proszę Państwa, przekonać się, jak poważne były koncepcje, jak do jakich poważnych realizacji Polska przymierzała się w XVII wieku, realizacji dotyczących zajęcia Wybrzeża Czarnomorskiego i ucywilizowania go. I mam nadzieję, że trochę nam to podniesie samoocenę. Ja często używam tej formuły, że coś nam podnosi samoocenę i czasem z tego szydzę, ale mam nadzieję, że to, o czym tu będziemy mówić, rzeczywiście nam podniesie samoocenę i przestaniemy wierzyć w różne brzydkie historie, które się o Polakach i ich zmyśle politycznym opowiada. Proszę Państwa, dzisiaj poświęcimy to spotkanie Szymonowi Starowolskiemu, pierwszemu z autorów, którzy są prezentowani w książce Okraina Królestwa Polskiego, krach koncepcji Międzymorza. I Rafał nam słów kilka powie o Szymonie Starowolskim. Kim był Szymon Starowolski, czego dotyczy jego dzieło, a ja potem będę zadawał pytania. Dobrze. Szymon Starowolski, troszkę już mówiliśmy w poprzednim spotkaniu, kim był Starowolski. To był syn bojarski, chyba nawet nie herbowy. Matka była prawdopodobnie szlachcianką, natomiast ojciec był bojarem. Miał braci, którzy poświęcili się, starszych braci, którzy poświęcili się rzemiosłu wojennemu. Na różnych teatrach wojny występowali. Niestety zdaje się, że wszyscy zginęli. Szymon Starowolski wybrał inną drogę. Tak jak tu napisałem, a ty zdaje się czytałeś we fragmencie, rzeczywiście był inteligentny, wiedział, do kogo uderzyć, żeby wejść we właściwe kręgi i osiągnąć to, co osiągnął. Przez jakiś czas trafiał do protektorów z absolutnej elity ówczesnego państwa. Zaczął od samej góry, znaczy od Jana Zamoyskiego. No tak. Trafił na jego dwór do Zamościa, ale krótko tam przebywał, ponieważ wkrótce hetman umarł. I Starowolski przenosi się do Jarosławia, na dwór Ostrogskich, właściwie wdowy po Aleksandrze Ostrogskim, wojewodzinie wołyńskiej. I tam poznaje synów Aleksandra Ostrogskiego i wyrusza z nimi w podróż zagraniczną. Wielką podróż zagraniczną, jaką wówczas często organizowano dla młodych ludzi, żeby się obyli w świecie i trochę postudiowali na zagranicznych uczelniach. Ach, nawiasem mówiąc, Aleksander Ostrogski, to był wojewoda wołyński, to był syn samego Konstantego Ostrogskiego, wojewody kijowskiego, na którego dworze wychował się ojciec Stanisława Koniecpolskiego, Aleksander Koniecpolski. No właśnie. Więc w wieku chyba 20, może 20 paru lat nasz bohater Szymon Starowolski wyrusza w podróż i ta podróż chyba dużo mu daje, znaczy dużo mu daje pod względem naukowym, ponieważ po powrocie, no on odwiedzają między innymi Lowanium, gdzie ale do Londynu nie trafiają. Do Londynu nie trafiają. Odwiedzają i Niemcy, i Francję, i Hiszpanię, i Włochy. I po powrocie Stanisław Szymon Starowolski zapisuje się na Akademię Krakowską. Zapisuje się na Akademię Krakowską i tam odnosi, można powiedzieć, pierwszą porażkę, może potknięcie, może wpadkę. Pierwsze doświadczenia w publicystyce politycznej. Dokładnie tak. Chcąc, no był młody jeszcze, bezczelny, śmiało, wysoko mierzył. Chciał zapunktować u samego króla Zygmunta III Wazy.
napisał takie dziełko panegiryczne, biografię Zygmunta Starego. Zygmunt Stary to był dziad Zygmunta III po kądzieli. Napisał on między innymi taką rzecz, że Szwedzi ofiarowali Zygmuntowi Staremu koronę, koronę Szwecji. I Zygmunt Stary, jak pisze Starowolski, dla dobra własnej ojczyzny odmówił tej korony. No i to było pierwsze potknięcie. Po czym napisał tak, Starowolski pisze dalej, że w takim razie Szwedzi zwrócili się do Gustawa, któremu również ofiarowali koronę i on ją przyjął. Gustaw to był taki, jak pisze Starowolski, zwykły gubernator. Problem polega na tym, że Gustaw był z kolei dziadem po mieczu Zygmunta III Wazy. No z tym, no, tu już była poważniejsza sprawa. Pojawili się smutni panowie. Kariera u dworu. Kariera u dworu się nie rozwinęła, jak wiemy. Przyszli smutni panowie. Odbył się sąd, sąd rektorski. Zarekwirowano nakład. Pewnie bardzo się tłumaczył wydawca, że nakład jest niski, a połowę nakładu zabrał autor, który zresztą zniknął na pewien czas. Zniknął, ale widocznie uznano, albo królowi przeszło, albo smutni panowie stwierdzili, że nie jest to aż tak poważna sprawa, żeby studenta ciągać gdzieś i łamać kołem. W związku z tym Szymon Starowolski nawet wrócił na uczelnię, skończył tę uczelnię, ale już kariery u dworu nie zrobił. Wyjechał do Wąchocka, tam wykładał dla kleryków. Ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście miał talent do znajdowania właściwych protektorów. Za granicę wyjeżdżał jeszcze kilkakrotnie. W latach 20., początku lat 20. wyjechał z młodym Kazimierzem Sapiechą. To ile dobrze identyfikuję, to był syn samego Lwa Sapiechy. Czyli ekstra klasa. Ekstra klasa, elita absolutna państwowa. Odwiedził również wiele krajów, między innymi był we Włoszech, gdzie być może nawet przyjął go na audiencji papież Urban VIII, któremu Starowolski zadedykował takie swoje dzieło Equus Polonus. I dostał medal z wizerunkiem papieża. Zresztą drugie takie dzieło, dosyć znane, Polonia, które było wydane później w Kolonii, również zadedykowane było papieżowi Urbanowi VIII. Bardzo płodnym autorem był, bo tych, bardzo, tych dzieł liczy mnóstwo. Się tak około 70, czyli troszkę 66, no, około 70. Sprawa. No ale dzisiaj jest całkowicie nieznany, bo tylko i wyłącznie specjaliści się nim zajmują, ewentualnie tacy jak my, prawda, którzy go potrzebują do udowadniania swoich hipotez. Mam nadzieję, że słusznych, znaczy no wierzę w to, że słusznych. To może jeszcze powiem, no. to już skończmy ten wątek podróży. W latach 30. z kolei podróżował również z młodym człowiekiem Piotrem Potockim. To zdaje się z kolei syn Niedźwiedziej Łapy Potockiego. Jest też absolutny top. No i w końcu, w 35 roku zdaje się, wyruszył w podróż edukacyjną z Aleksandrem Koniecpolskim, czyli synem Stanisława Koniecpolskiego, wówczas chyba już hetmana wielkiego. Koronnego. Także to były podróże edukacyjne i no i przy okazji tych podróży właśnie programowo chyba Szymon Starowolski pisał i wydawał. Uh-huh. On programowo pisał po łacinie większość swoich prac i starał się je wydawać za granicą. Po to, żeby weszły w obieg po prostu zagraniczny, żeby czytała go elita no wtedy zagraniczna. Ten obieg istniał, więc można było wpuszczać w ten obieg. Można powiedzieć, że dzisiaj jest złudzenie obiegu. Tak, Szymon Starowolski to było taka
taka jednoosobowa, takie jednoosobowe Stowarzyszenie Obrony Dobrego Imienia Polski. To fantastyczny facet. Jednoosobowa Fundacja Dobrego Imienia i fundacja, Polska Fundacja Narodowa. No wykorzystywał znajomości. Wiadomo było, że nie ma własnego majątku, więc musiał się trzymać coś jak tak my zwanej, tutaj po prostu. Tak zwanej klamki. Ale rzeczywiście bardzo dobrze to wykorzystywał. Nie, no to fantastyczne. Wiesz co, tam jest jeden motyw, którego w książce nie ma, na który ja dzisiaj zwróciłem uwagę studiując, ponieważ on został księdzem za namową biskupa Kieleckiego Zadzika. Postać biskupa Zadzika, proszę państwa, i ja teraz mówię do pana Andrzeja, który kiedyś poświęcił mi całą masę takiego czytelnika mamy wiernego w Tomaszowie Mazowieckim, który przywiózł mi książki, katalogi z Muzeum Kieleckiego i dokonał przeróżnych, skomplikowanych bardzo śledztw dotyczących misji biskupa Zadzika i jego politycznych planów, bardzo ważnych. I kiedyś musimy się tym, Rafał, zająć. Ja przepraszam, panie Andrzeju, że się tym nie zająłem do tej pory, ale po prostu no to jest za mało rąk. Ale tutaj mamy Szymona Starowolskiego, który jest protegowanym biskupa Zadzika. Biskup Zadzik to był bardzo poważny człowiek. No jedna z głównych postaci. Zwracam państwu na to uwagę i trzeba się zająć jego życiorysem i studiami nad nim. Szymon Starowolski, jak Rafał powiedział, jednoosobowe biuro promocji ojczyzny naszej udręczonej w całym świecie katolickim i protestanckim również. Ważna sprawa, trzeba będzie do tego wrócić, więc jeżeli ja tego nie zrobię, niech ktoś to zrobi. A my tu z Rafałem spróbujemy jeszcze kiedyś pogadać o Kielcach i w ogóle o Kielcach, Wąchocku, biskupach tamtejszych i innych ważnych sprawach. No, a teraz do dzieła, o dziele, które mamy tutaj, tak? Czyli o zniesieniu Pobudka albo Rada na zniesienie Tatarów Przekopskich. Takie to Szymon Starowolski napisał dzieło. Tak jest. Ono jest utrzymane w pewnej konwencji. Tak, w konwencji pierwsza to tak zwanych pobudek, czyli wezwań do działania w jakichś ważnych sprawach, takich no do obudzenia się po prostu. Oprzytomnienia społeczeństwa, tak. A druga to wezwanie do rozprawy z niewiernymi, z Turczynem. O, tutaj mała errata, w książce nie wiedzieli czemu zamiast Turcyki, bo tak się nazywały te utwory, są Turczynki, więc proszę państwa, Turcyki, nie Turczynki. Złośliwość edytorów tekstu czasem jest tak sugestywna, że chyba nawet przy zeszłej pogadance się potknąłem na tym. Turcyki, proszę państwa. Miały dosyć długą tradycję w ogóle europejską, natomiast no, to jest konwencja tak naprawdę, więc to jest rzeczywiście pobudka, to jest rzeczywiście utwór z gatunku Turcyków. Natomiast no jest to przede wszystkim utwór programowy. No. Programowy, nakreślający plan. No, no nie możemy tutaj się wahać, no powiedzieć o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? O zasięgu globalnym. Tak. To jest projekt globalny, zarys projektu globalnego z bardzo szczegółowymi wskazówkami, co należy zrobić, żeby osiągnąć z tym planem sukces. Tak, tak. No mimo tego, że jest tam oczywiście parę takich sformułowań, o których dzisiaj byśmy powiedzieli, że są dosyć ostre, tak? Ta rozprawa z niewiernymi jest taka zdecydowana. No. No, ale też niewierni byli bardzo zdecydowani. Musimy też przyznać, że niewierni też równie zdecydowani, a może nawet bardziej. Nie mieli kłopotów z podejmowaniem decyzji niewierni. Także. Natomiast rzeczywiście trzeba powiedzieć, że pisał to Starowolski, tu wcześniej mówiliśmy, znaczy ja mówiłem, że to był taki chłopak z prowincji. No, to był chłopak z prowincji, ale już wówczas taki trochę w świecie bywały. Pisał rzeczywiście z pełną świadomością konsekwencji i szans, jakie się rysują przed krajem, który taki plan zrealizuje. Jeżeli pisze o handlu, no to się zatrzymuje na Japonii. Tak. No tak. Dlaczego nie? Bo my się... Dobra, mów. Jeżeli pisze o jakichś planach budowy
budowy portów, no to już w skali Gdańska, tak? Mm-hmm. Tak, i Gdańsk na południu. Poza tym, moment, wtrącę tylko, mówi wprost o tym, że trzeba po prostu zapłacić ludziom, żeby przyjechali tutaj i zbudowali te statki, tak? I okręty, żeby zbudowali flotę czarnomorską. Trzeba wziąć pieniądze i im zapłacić. Natomiast on wskazuje, że inwestycje na wybrzeżu czarnomorskim nie są wcale drogie, inwestycje budowlane, tak? Bo chodzi tylko o to, żeby była koncepcja, tak? Bo materiał jest na masa. Miejscu, nie ma się co w ogóle, a teren jest dogodny do postawienia czegokolwiek, a to są czasy, kiedy no, nie ma jeszcze broni atomowej ani samolotów, więc postawienie jednej czy drugiej fortecy gwarantuje święty spokój po prostu. Tak, 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 tak. No, do tego stopnia jest to plan szczegółowy, że nawet podaje koncepcję połączenia Bałtyku z Morzem Czarnym, tak. Drogą wodną. Tak? Te koncepcje oczywiście żyły wcześniej, natomiast i były no, różnego typu projekty. Natomiast on również poddaje taką, a nie inny pomysł. No, to powiedz jaki, że chodzi o kanał Dźwina, Berezyna, Dniepr. Tak. To tak. Mamy 1618 rok, a Szymon Starowolski, chłopak z prowincji, pisząc o inwazji na wybrzeże Morza Czarnego, mówi: panowie, musimy zrobić kanał Dźwina, Berezyna, Dniepr, bo bez tego o żadnej kolonizacji Morza Czarnego mowy nie ma. No musi być sieć wodna, sieć dróg wodnych, tak. Która by realizowała te plany, znaczy by potem służyła handlowi normalnym. No oczywiście. Jeszcze jedna rzecz ważna. Otóż ten plan nie dotyczy wyłącznie Polski. No, wiadomo, że dotyczy Hanatów, znaczy w takim sensie, że wypchnąć Katarów i Turków. Natomiast to jest propozycja skierowana na przykład do Wenecjan, którzy również mieliby obsługiwać ten handel dalekomorski. No on to wyraźnie mówi, że to w Wenecji trzeba szukać specjalistów do budowy okrętów. Oprócz oczywiście ludzi z naszego Pomorza, z Gdańska. Tak. Tak. I jeszcze tam jest rzecz jedna bardzo uderzająca i urzekająca mnie osobiście, ponieważ Szymon Starowolski wskazuje na to, że tereny, które Rzeczpospolita pozyskuje tak naprawdę, unieważniając tą ziemię niczyją, tak? Czyli te tak zwane dzikie pola i te wszystkie rzekome stepy, gdzie tam wiatr hulał, nikogo nie było, to jest nieprawda, proszę Państwa, tam kłębiło się życie po prostu i jak na Pradze latem za czasów studenckich naszych. Więc co jest ważne, on podkreśla, jak bogate tereny znajdą się w orbicie zainteresowań politycznych i jak te tereny nie będą miały innego wyjścia, jak tylko wybrać drogę w kierunku na Warszawę. Tak? Mówi o Mołdawii, o Wołoszczyźnie i o Siedmiogrodzie. I ta szalenie ważna rzecz, ponieważ my nie rozumiemy jednej podstawowej rzeczy. On tam mówi też o kosztach utrzymania armii, tak? Czyli on mówi o tym, że trzeba zrobić kolonie, że trzeba zasiedlić te wybrzeża, że trzeba co 20 chłopa z rodziną ze wsi tam osadzić, że trzeba rzemieślników z miast pozyskać i wtedy zrobić werbunek i zrobić armię lokalną, która będzie wspomagana armią zaciężną, tak? A teraz szalenie ważna sprawa, proszę Państwa, jak popatrzymy na sieć miast, na olbrzymiej Rzeczpospolitej, to zarówno odległości, jak i te miasta nie robią na nas szczególnego wrażenia, ale jak popatrzymy na sieć miast i na odległości na Wołoszczyźnie, w Mołdawii i Siedmiogrodzie, to mamy, proszę Państwa, obszar, gdzie można pozyskać dowolną ilość najemnego żołnierza w bliskiej odległości i skierować go w tym kierunku, w którym chcemy, tak? Czyli na przykład do Stambułu, prawda? Taki prosty pomysł, ale tego nie można uzyskać bez wyrzucenia Tatarów z Krymu, prawda? No właśnie. Więc ten plan Szymona Starowolskiego jest bardzo dokładny. To jest plan handlowy, to jest plan gospodarczy, który się realizuje za pomocą armii i narzędzi militarnych. Podkreśla nam Szymon Starowolski, że tak naprawdę problemem jest decyzja. Problemem jest decyzja. My tu dzisiaj nie będziemy mówić o hetmanie z Stanisławie Koniecpolskim, przełożymy to na inny moment. Natomiast ja chciałem powiedzieć jedno, że w 1618
Szymon Starowolski opublikował to dzieło, prawda? Też przypomnę, że 1618 to jest napisanie, bo nie wydanie, napisanie bardzo ważnego dzieła, o którym ja mówiłem wielokrotnie, czyli opisanie wyspy Islandii przez bliskiego współpracownika Jana Amosa Komeńskiego. Tak? To są jeden płynie na Islandię po to, żeby pozyskać dla protestantów komponenty do produkcji prochu, a drugi opisuje, jak zdobyć wybrzeże Morza Czarnego, żeby umocnić wiarę katolicką i potęgę katolickiej monarchii na południu. To jest taka koincydencja. A tylko zapowiem, że następny autor, którego będziemy omawiać, czyli hetman Stanisław Koniec Polski, proszę Państwa, w roku 1644 zaczął realizować te postulaty sformułowane przez Szymona Starowolskiego, co się najpełniej wyraziło w bitwie z Tuchajbejem pod Ochmatowem, kiedy to Tuchajbej musiał uciekać spod tego Ochmatowa w okolicznościach gwałtownych i nierokujących nadziei na przyszłość. Niestety, proszę Państwa, wygranie bitwy w polu to jest za mało, bo potem dwa lata później hetman Stanisław Koniec Polski zmarł w okolicznościach uznawanych powszechnie za tajemnicze. Tak to wyglądało. Więc cóż ja mogę jeszcze powiedzieć? Zachęcam Państwa do studiowania tekstów zawartych w tej książce i będziemy się spotykać kolejnym razem, będziemy omawiać kolejny materiał, który tutaj mamy, czyli hetmana Stanisława Koniec Polskiego, a Rafał jeszcze niech powie o epizodzie z ostatnich dni życia Szymona Starowolskiego, o epizodzie w Katedrze Wawelskiej, który Matejko... Tak, rzeczywiście to była sytuacja... tragiczna, bardzo tragiczna dla samego Szymona Starowolskiego. On pozostał właściwie jako jeden z nielicznych takich oficjeli w Krakowie, który został właśnie zdobyty przez Szwedów. No i zdaje się, że nawet biskup krakowski, biskup Gębicki mógł mu powierzyć w ogóle zarząd nad diecezją, uciekając z Krakowa razem z resztą. Bo starcowi nic nie zrobią. Bo mu nic nie zrobią, tak, staruszkowi z długą białą brodą. No i rzeczywiście ten stary Szymon Starowolski, który tak wiele energii poświęcił i dla dobra ojczyzny, opisując ją i snując takie dokładne i szeroko zakrojone plany, musiał przyjąć w Krakowie okupanta, wodza okupantów, tak, czyli króla Szwecji. No i oprowadził go po katedrze. Przystanęli przy grobie Władysława Łokietka i Szymon Starowolski opowiedział o tym, jak to Władysław Łokietek trzykrotnie był wypędzany z kraju, trzykrotnie powracał, by w końcu wygrać. Ciekawe, co Karol Gustaw powiedział. Karol Gustaw oczywiście powiedział, no ale to nie tym razem, proszę księdza, nie tym razem, na co Szymon Starowolski powiedział, że Bóg jest zadziwiający, a los jest zmienny, jeżeli dobrze to jak tłumaczę. Się okazało, ksiądz Starowolski miał rację. Jan Matejko umieścił tę scenę na jednym ze swoich wczesnych obrazów. Jeszcze... Tak, to był młodzi, jakoś student chyba jeszcze malował ten obraz. Mam nadzieję, że Michał nam odnajdzie ten obraz i go pokaże, żebyśmy widzieli, jak to wygląda. Stary Szymon Starowolski prowadzi króla Karola Gustawa po Katedrze Wawelskiej za królem świta tych wszystkich szwedzkich gangsterów i bandytów poubrajanych. Nie tylko szwedzkich, ale też i francuskich, a może i niemieckich nawet. Z północy i to wszystko wędruje po katedrze i słucha gawędy Szymona Starowolskiego, kanonika krakowskiego, o tym, jak wielką i niezniszczalną jest potęga królestwa. Dziękuję Państwu bardzo, mam nadzieję, że... Ja mogę coś jeszcze Jasne. Powiedzieć? Jasne. Tak trochę nie a propos, a może trochę a propos. Proszę Państwa, ja chciałem zachęcić wszystkich mieszkańców Warszawy, okolic i przyjezdnych
do odwiedzenia Muzeum Narodowego. W Muzeum Narodowym odbywa się właśnie wystawa monograficzna Józefa Branta. No co ty? Największa wystawa Józefa Branta w historii. Potrwa chyba do września, także jeżeli ktoś może, serdecznie zapraszam. No to super, to ja też zapraszam, pewnie się wybiorę. Dziękujemy trochę Państwu apropo. Bardzo. No nie, no całkiem a propos. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję. Do następnego razu. Do widzenia, do usłyszenia.